Szanowni Państwo, czy wiedzą Państwo może, co oznacza zasada jeden za jeden, którą wyznaje właśnie firma Barnet S.A.? Wiesz? Może wiesz? Dobrze, jak może wie? Emi. I co oznacza zasada jeden? Ząb za ząb, oko za oko. No jakby produkowało zęby, Barnet S.A. produkowało zęby, to wtedy może to... Albo aparaty na zęby. Albo aparaty na zęby, to tak. No niestety to zrobię, ale pani wie. Mama! Jedną sobie drzewo za jedną deskę. Chyba są produkty Barnet S.A. Do ilu krajów sprzedawane są produkty firmy Barnet S.A.? W ilu krajach można sprzedać deskę Barnet? Dziękuję. Co ci się wydaje? Za 55 krajach. Wiesz? Odpowiem. Bóg bardzo dobra odpowiedź, jest to ból osoby i ból. I ból. Dziękuję za dużo. Jest na momentu, bo z tych najpierw na momentu, ja nie mogę się serdecznie w Barlinku. Jest nam bardzo miło Was gościć. Przywieźliśmy Wam słońce i zabierzemy Was w kilka muzycznych podróży. A na początek do Szkocji z zespołem Pektus. Wszystkie ręce w górę! Moi drodzy, spróbujmy razem.
drodzy, bardzo często pytamy na naszych koncertach publiczność, co jest dla Państwa w Barlinku bardzo ważne. Co jest ważne dla Państwa? Muzyka. Brawo. Co jeszcze? Miłość. Co takiego? Ciepła wódka? No wie Pani co? Aczkolwiek wszystko jest dla ludzi, prawda? Królowa jest ważna dzisiaj. Moi drodzy, ale z ostatniej płyty grupy Pectus mówimy o przyjaźni. Dla nas jest to bardzo ważny temat. Myślę, że trochę niedoceniony w dzisiejszych czasach. Światło, dźwięk, wielkie